Witam wszystkich, cześć Wam. Nazywam się Ewa, mam 37 lat. Rok temu zaczęłam tracić wzrok. W tym roku zdiagnozowano u mnie bardzo rzadką chorobę genetyczną. Czuję się, jakby mnie ktoś zamknął w jakiejś klatce. Nie mogę samodzielnie funkcjonować, pracować, robić rzeczy, które kocham. Nie mogę znaleźć wyjścia z tej klatki. Jedyną możliwością jest terapia lekowa lub genowa. Cześć, mam na imię Agnieszka, jestem najstarszą siostrą Ewy. Od najtrudniejszego momentu w naszym życiu, czyli śmierci naszych rodziców, jesteśmy zawsze razem, pomagamy sobie, wspieramy się. Teraz jest jeden z tych najtrudniejszych momentów, mianowicie Ewa, moja najmłodsza siostra, traci wzrok. Praktycznie nie widzi. Jedynym ratunkiem dla niej w tej chwili jest terapia lekowa, bardzo droga, i terapia genowa, która jest w trakcie badań, ale już na ukończeniu. Jeżeli to jest możliwe, proszę, wesprzyjcie ją w jakikolwiek sposób, udostępniając posty, wpłacając jakąkolwiek sumę. Liczy się każda złotówka. Proszę Was o wsparcie. Ja sama od lat pomagam innym osobom i wiem, co to znaczy. Wiem, jak jest trudno mi teraz prosić o pomoc za kogoś mi bliskiego. Nigdy tego nie robiłam. Dlatego proszę jeszcze raz, otwórzcie swoje serca i pomóżcie Ewie. Pomóż mi znaleźć ten klucz i pomóż mi otworzyć tą klatkę, żebym mogła wrócić do swojej codzienności, do swojej rzeczywistości. Proszę, pamiętajcie o mnie i udostępniajcie to dalej. Niech idzie w świat. Dziękuję za wszystko. Naprawdę bardzo proszę o pomoc. Dziękuję ślicznie. Cześć Wam wszystkim. Mam nadzieję, do zobaczenia.